Straży Miejskiej Subalczanie najczęściej skarżą się na parkowanie niezgodne z przepisami i często ze zdrowym rozsądkiem. Straż Miejska w Suwałkach przyjęła w ubiegłym roku około 5000 telefonicznych i mailowych zgłoszeń od mieszkańców. Większość dotyczyła właśnie tego problemu. W naszym mieście przybywa co roku około 1300 pojazdów, a miejsc parkingowych nie przybywa, więc zaczynają się robić problemy z parkowaniem. Tutaj, chociażby, przykład przed świętami ulicy Żeromskiego, czy okolic koło domu handlowego Plaza, gdzie ludzie po prostu e, jadą na zakupy i zostawiają samochody w miejscach do tego niewyznaczonych. Straż Miejska odpowiada też za czystość i porządek w mieście. Dyscyplinowani właścicieli posesji to, można powiedzieć, strategiczne zadanie, którym zajmowali się strażnicy w roku 2017. Tutaj troszeczkę taka nasza rola jest niewdzięczna, bo. Musimy nadzorować mieszkańców, żeby wypełniali swoje obowiązki, które na nich ciążą, czyli żeby te posesje były czyste, zadbane, żeby, żeby w naszym mieście było ładniej, i czysto. No, część tych właścicieli, która mieszka w mieście to nie ma takiego dużego problemu, bo możemy dotrzeć. Natomiast do części musimy listownie czy w jakiś inny sposób komunikować się, że do tych, którzy mają działki na terenie miasta Subełk, a są poza miastem, nawet poza granicami naszego kraju. Sporo czasu i energii zajęli im też bezdomni i żebrzący, koczujący pod marketami. Zarówno do Ponu, jak i do Noclegowni dowieźliśmy około 250 osób. To jest bardzo dużo, bo to praktycznie każdego dnia jakąś osobę zbieramy z naszego miasta i przewozimy. Wiele problemów generują też właściciele domków jednorodzinnych czy kamienic, którzy swoje budynki opalają śmieciami. To oczywiście jest sezonowe. Zaczyna się to w okresie jesiennym, kiedy nasi mieszkańcy zaczynają palić w piecach. No i tutaj też sprawdzamy, czym, czym palą i co palą tam, gdzie jest. No, próbują palić śmieci, tam oczywiście są również e, kary finansowe. To możemy do 500 zł ukarać i to również stosujemy. Rozwiązana za to została kwestia biegających po mieście czworonogów. Nie ma już bez bezpański, takich psów, które biegają takimi watachami po mieście i jak kiedyś było, jeszcze pamiętam ileś lat temu, że atakowały ludzi. W tej chwili ten problem mamy rozwiązany. E, pojawia się jakieś zwierzę jest odławiane, trafia do schroniska, stamtąd później jest odbierane przez właściciela. Strażnikom czasami zdarzają się interwencje techniczne, brak lub niedrożność studienki albo awaria ulicznego oświetlenia czy sygnalizacji. Do tych zgłoszeń jest sporo i też staramy się na bieżąco przekazywać do mm, odpowiednich instytucji, żeby to uzupełniały. Straż Miejska ma też na oku, szczególnie w okresie letnim, osoby spożywające alkohol w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Newralgiczne miejsca znajdują się głównie w centrum. Miasta na ulicy Chłodnej przy placu Marii Konopnickiej. Nietrzeźwi dorośli i młodzież często raczą się trunkami też w okolicach Serca Suwałk i w bramach przy ulicy Kościuszki. W ciągu ostatniego roku były też nietypowe działania. Tutaj mamy zgłoszenia np. sarny, która chodzi po terenie byłego browaru. Na przykład mieliśmy też z łabędziem zgłoszenie z bocianem, który, który na przykład na Krzywulce wylądował i nie chciał odlecieć. No takie różne są zgłoszenia, którymi się zajmujemy na co dzień i czasami życie zaskakuje.